oparciu o nasz najnowszy framework RF4. Możesz najechać na kilka zgromadzeń. Najważniejszą funkcjonalnością, a w zasadzie jedną z najważniejszych, bo są też inne ważne, jest Team Customizer. To narzędzie umożliwia podmianę zmiennych LES w szablonie, bo szablon zbudowany jest generalnie w oparciu o LES. LES jest to rozszerzony język stylów, wykorzystuje zmienne i które właśnie za pomocą tego Team Customizera możemy podmieniać. Innymi ciekawymi funkcjonalnościami w szablonie, czy w frameworku jest między innymi layout builder tak zwany, ale wydaje mi się, że to już w trakcie, jak już każdy będzie miał zainstalowany szablon demo u siebie na laptopie, to już wtedy omówię bliżej te parametry. Może teraz Przemek powie nam kilka słów o tych przygotowanych wersjach szablonu. Ale witam Państwa, Przemysł z tej strony. Słabo widać dość na tym projektorze. Nie wiem, może chcecie Państwo sobie odpalić u siebie w przeglądarce też. Mamy większy adres.